sound ostateczny, jest. X person, X tata kres. Tata auto, odcinek trzeci, co mam dużo będę mówił. Lecimy tutaj, battle, to jest cypher w ogóle. Tak, poznaliśmy się ogólnie pod sklepem, hipermarketem. On chciał odprowadzić mój wózek. 19 grudnia miał być koncert PZ-a w Estradzie, na który sporo osób czekało. I mieliśmy grać my jako Podoko. Do samego rana, piątek. Ja ogólnie mam takie wpadki. Nie odbędzie się koncert niestety z powodów zdrowotnych PZ-a, bo jest chory. Jest coś nie tak z jego kręgosłupem. No i chcemy coś zrobić dla was. Robimy imprezę dzień później. Mówię to teraz prosto do ciebie. Rap and Step Night. Pierwszy raz coś takiego robię w tym mieście. Dużo dubstepów, dużo elektroniki, dużo rapu w tym wszystkim. Kurde, trochę mnie niewygodnie w tej pozycji. Opcja jest taka, że chciałem, żebyśmy pokazali. Spot. Mogę to powiedzieć? Spot, jesteś zajebiście utalentowanym gościem. Muszę ci to powiedzieć. Najważniejsza rzecz. Wstęp 15 zł. Nie mam tyle palców na ręce, więc to całkiem dużo. O, mamy 15-taka. 15 ziko kosztuje wjazd na tą imprezę. Zadyszkę dla tych, którzy wiedzieli o tym, że był PZ i mają jakieś potwierdzenie tego, że kupili ten bilet. Jak masz jakieś potwierdzenie, przychodzisz i płacisz 5 ziko mniej, masz na jedno piwko więcej. Boś kurwa ledwo skończył 16 z życiem, toczysz taki bój strój. Nie komentuję, każde pokolenie ma własny czas, bój. Chuj prowokuje, by sprzedać ci liścia albo i latent bas. Się nawołuje, ogarnij się dzieciak. Słuchajcie, nie, ej, dobra, słuchajcie, czekajcie. Świetla. Uwaga, 3, 4, słuchajcie to, nie? O, serce zimne jak lód, źrenice moje, wrażeń wciąż głodne. Poczułem królewski chłód, gdy grałeś pełen marzeń pod oknem. Mówię to chwilę i ból, dowiedziałem się, chcą jak magik ulotne. Kiedy się zbliżysz, trafia ich chuj i życie wtedy bierzesz, bardziej przytomnie. Domek pek jak skarb, nie w przenośni, serio fiat. Domek pek jak skarb, dosłownie tamtego telefonu dźwięk to był kart. Mielotnice, monofonii, pieprzony symbol tamtych lat. Jak solarium, podstawowy syndrom tamtych łatwy. Przepraszam was, dotknąłem kilka z nich, łapnąłem kilka bit, przeżyłem tyle bit, że nie powinienem dziś już żyć. Dziś już nic z tego nie traktuję jak zaszczyty, jest mi w śnieg jak za zeszyty. Dziś sam plesię na te szczyty. Nie czuję nic wobec winnych, nie czuję nic wobec poszkodowanych i w ogóle nie czuję już nic, bo ukochany czas tak doskonale wyleczył mi rany. Spojrzenie obojętne na ludzkie rany, mam puls ustabilizowany i rośnie tylko, kiedy dosięgam moich ust, to jedyne co dziś. Twardy klub pod uwiadu, łapie twardy bunt przed przeszkodami. Jestem gotowy tu w mieście z kodami, wspomnienia cięższe niż beton pod nami. Mój największy skarb, który nigdy nie pozwolił rekwilą mnie omamić. Mój dom runął jak skarb, wszystko inne tutaj zdołam jeszcze ocalić. Tata kres, versus tata kres. Koszulę w kratę, Air Maxy, Ray-Bany, rurki, tuniki, leginsy, szpilki. Przy plastikowych cyckach, Yorki, miniaturki. iPhony, iPady, MacBook i Pro. Wszystko spoko, ale po co ci to? Czemu ty go? Yo! Po plecach cię klepie bezlitosny efekt Jupitera. Ściągaj zegarek, zdejmuj zerówki, pokaż kim jesteś teraz. Nikt na ciebie nie patrzy, to dłużej sensu nie ma. Wrzuć to w ogień, ej, wrzuć to wszystko w ogień, ej. Po plecach cię klepie bezlitosny. Nie przyszły, tylko jeszcze następny. A jak oglądasz to za 2 tygodnie, to w ogóle prawdopodobnie to jest ten piątek. A jak oglądasz za 3 tygodnie, to stary, przegapiłeś najlepszą imprezę w swoim życiu. Person? Tak. O czym jest mowa? Nie wiem, ale nie słuchajcie go. To jest MWOW. On nie mówi, on robi zajebiste bity. Nara, tata kres, pozdrawiam serdecznie. X, potem będzie Y, ale już nie będę robił YMCA w ogóle. Siemano.